Czym jest transhumacja? Końcem, początkiem, początkiem końca, a może końcem samego tylko początku drogi, na jakiej od kilku dziesięcioleci ludzkość stawia pierwsze, choć naprawdę minowe kroki. Transhumacja to współczesne odrodzenie ludzkości, swoisty świt bogów, której to nauka staje się jedyną prawdziwą religią. Droga ludzkości jest jedna. Przesądzono ją już u zarania dziejów, a wiedzie tylko i wyłącznie przez drogę mleczną. To czas przebudzenia, w którym świat internetu wreszcie zostanie zapłodniony przez ludzką świadomość, nieśmiertelną, a wirtualna rzeczywistość będzie systemem operacyjnym do odkrywania całego wszechświata. Ja dziś zapraszam Was do odbycia podróży poza granice postrzegania ludzi nam współczesnych. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam serdecznie do odsłuchania tego podcastu. Na czym polega fatalizm naszego losu? Nawet nie tyle naszego, a raczej każdej istoty żywej w kosmosie. To cykl życia gwiazd. Każda ma swój początek i każdą niestety czeka ten sam koniec. Podobno nasze dzieciństwo kończy się w chwili, gdy uświadomimy sobie to, co tak naprawdę nieuniknione. I tak też było w moim wypadku. Mając lat bodajże 10, przeczytałem, że Słońce przestanie istnieć za około 5 miliardów lat. Zmieni się w supernową i tym samym Ziemia, na której żyjemy, zostanie zniszczona i nic tak naprawdę nie można na to poradzić. Autor tej publikacji, na szczęście z racji tego, że była to książka dla dzieci, na końcu zawarł informację, że z pewnością ludzie już do tego czasu przeniosą się w bezpieczniejsze miejsce we wszechświecie. W toku nauki uświadomiłem sobie dwie rzeczy. Z jednej strony fakt, że człowiek na Ziemi funkcjonuje tylko około 100 tysięcy lat. Oraz drugą kwestię, że tak naprawdę bliższym nam problemem będzie raczej przetrwanie cywilizacji, biorąc pod uwagę jej tendencję do samozniszczenia, przez owe najbliższe 5 miliardów lat. I szczerze mówiąc, taki schemat rozumowania pozostał w mojej głowie jeszcze do tak naprawdę bardzo niedawna. Wszystko to jednak zmieniła transhumacja. Zapewne każdy z Was wyobrażał sobie kiedyś, jak będą wyglądały podróże międzygwiezdne. Pewnie wielu z Was również śledzi z wielkim zainteresowaniem wszelkie wzmianki o obcych cywilizacjach odwiedzających Ziemię dziś, bądź też nawet w starożytności. Dodatkową nutką pikanterii całej sprawie dodaje moim zdaniem kino, w którym to kosmici niejednokrotnie niewolili ludzkość dla taniej siły roboczej bądź też jakichś dóbr naturalnych, dając początek naszej cywilizacji w bliżej nieokreślonych mrokach dziejów. Podobne absurdy podejmowały kolejne filmy dokumentalne, w których to za dnia ci sami ludzie głoszą niemalże jak najświętszą prawdę, że piramidy zbudowali faraonowie, a w nocy, że to z całą pewnością dzieło jakiejś obcej cywilizacji. Sam tym pseudonaukowym bełkotem nasycałem swój umysł przez całe lata i nie ukrywam, bawiłem się przy tym naprawdę świetnie. Ale cytując Arystotelesa, Platon jest mi drogi, ale jeszcze droższa jest dla mnie prawda. Niestety nie wszyscy jednocześnie mogą mieć rację. Dlatego szukałem dalej. Wszystko moim zdaniem jako pewien bardzo fajny punkt odniesienia do prawdy bardzo fajnie klasyfikuje tak zwana skala Kardaszowa. Jest to pewien punkt wyjścia do dociekania prawdy o naturze wszelkiego życia w kosmosie. Jej uniwersalność, prostota jest naprawdę unikatowa i zgodna z einsteinowskim podejściem do problemów, czyli jeśli nie potrafisz wyjaśnić czegoś prosto, to tak naprawdę wcale tego nie rozumiesz. Zatem według jakiego kryterium należy dokonać klasyfikacji wszelkich potencjalnych cywilizacji we wszechświecie? Kardaszow zamiarę obrał źródło czerpania energii jako poziom rozwoju cywilizacji. Choć oryginalna skala posiadała jedynie 3 stopnie takiego rozwoju, jednak rozwijając jej podstawowe założenia, można na niej umieścić nawet samego chrześcijańskiego Boga, a także wszystkich innych bogów, jakich znamy. Jednak dokonamy tego w sposób naukowy, a nie enigmatyczny, żeby nie użyć słowa magiczny. Bo magia jako słowo jest jedynie brakiem zrozumienia dużo bardziej zaawansowanej wiedzy, rozumując w sposób podobny do na przykład świętego Augustyna, który stwierdził w pewnym momencie, że nie istnieje zło samo w sobie.
jest to jedynie stan braku dobra. Wracając do skali, rozwijając jej założenia, nawet bogowie muszą mieć jakiś stosunek do energii. Podobny stosunek do niej muszą mieć nawet przykładowo duchy, czy też inne zjawy. Oczywiście, jeśli ktoś zakłada, że one w ogóle istnieją. Nawet jeśli w nie nie wierzymy, to i tak można posłużyć się skalą, żeby udowodnić, że ich nie ma. To pokazuje bardzo dużą moc tego narzędzia. Zdaję sobie sprawę, że kiedy używam słowa duchy, zapewne w umysłach części z Was powaga tego wywodu spadnie drastycznie, jednak nie dajcie się zwieść pozorom. Jak wspomniałem wcześniej, brak zrozumienia skłania nas do formułowania magicznych wyjaśnień. Jednak dla mnie jest to tylko punkt wyjścia do rozważań nad rozmaitą formą przebywania świadomości, chociażby za pomocą hologramów czy też innych inaczej zdefiniowanych naukowo pojęć, których efekt oddziaływania na masy byłby zależny jedynie od skali ich ogólnego rozumianego oświecenia. I to właśnie wyróżnia podejście transhumacji do praktycznie wszystkich kwestii. W niej wszystko można wyjaśnić poprzez zrozumienie pewnej funkcjonalności bądź jej braku, ale niekoniecznie z góry wszystko wykluczać. Jednak nie jest to wiedza tylko naukowa, bo tak naprawdę mocno ograniczałoby to poznanie. Dlaczego? To tak jakby zadać pytanie ekonomiście, po co właściwie są ludzie? Ten bez kozery odparłby zapewne, że przecież tworzą tylko inflację. A przecież nie jest to do końca prawda. Dlatego zbyt duży racjonalizm jako prawda absolutna moim zdaniem nie jest wystarczający. Do pewnej rzeczy należy dojść za pomocą innych źródeł, chociażby filozofii. Dobrym przykładem jest dwoistość funkcjonująca we wszechświecie. Wszystko we wszechświecie posiada swoją przeciwwagę. Więc skoro istnieje światło i mrok, prawda i fałsz, materia i antymateria, to czemu przeciwwagą świata materialnego nie miałby być właśnie świat niematerialny? Konkludując, transhumacja nie wyklucza nawet odrodzenia Boga w ciele ludzkim, o którym tak żarliwie od wieków trąbią chrześcijanie. Przyznam, że to materiał akurat na inną okazję. Dla ateisty takie odrodzenie może być po prostu zwykłą dziecinną bajeczką. Jednak w transhumacji, poprzez na przykład drukowanie ciał biologicznych dla wirtualnych, nieśmiertelnych świadomości, nie jest już pojęciem tak oderwanym od meritum tego wywodu. Ale wróćmy do samej skali Kardaszowa. Posiada ona 3 stopnie, na których można określić rozwój każdej cywilizacji. Cywilizacja typu 0 to cywilizacja ludzka dzisiaj. Czerpie ona energię ze źródeł naturalnych, dostępnych na planecie, takich jak węgiel, gaz, ropa. Cywilizacja typu 1 jest w stanie wykorzystać całą energię, która dociera do planety z najbliższej gwiazdy. Może nie brzmi to dość imponująco w tym momencie, ale tylko wyobraźcie sobie, że gdyby pokryć kilka procent Sahary panelami fotowoltaicznymi, zaspokoiłoby to zapotrzebowanie całej Ziemi na energię w dniu dzisiejszym. Według prognoz nasza cywilizacja osiągnie taki poziom rozwoju około roku 2100. Cywilizacja typu 2 natomiast jest w stanie pozyskać i wykorzystać energię całej gwiazdy. Aby zobrazować ilość takiej energii, wyobraźcie sobie, że dinozaury wyginęły 65 milionów lat temu. Człowiek w swojej obecnej formie funkcjonuje około 100 tysięcy lat. I pragnę tutaj podkreślić, że w tym czasie nasze Słońce zawsze świeciło i to świeciło nieprzerwanie już przez 5 miliardów lat. I będzie jeszcze świecić przez kolejnych 5 miliardów lat. Wyobraźcie sobie moc uwięzienia kilku miliardów lat świecenia gwiazdy, mówiąc w sposób niezwykle symboliczny, w jednej prostej baterii. Imponujące. Jak tego dokonać? Czysto teoretycznie świat nauki zastanawiał się nad tym problemem i rozwiązaniem mogłaby być tak zwana sfera Dysona, czyli rozmieszczenie bardzo dużej ilości pewnego rodzaju akumulatorów wokół samej gwiazdy i powolne zasysanie jej energii. W wyniku tego działania zaczęłaby ona zapewne przygasać. Zabawnym jest fakt, że kilka lat temu na naszym niebie zaobserwowano podobne zjawisko, co też może świadczyć o istnieniu gdzieś cywilizacji będącej na tym właśnie etapie rozwoju. Według dość surowych wyliczeń nasza cywilizacja osiągnie ten etap rozwoju w okolicy roku 3000. Do tego momentu skala ta jeszcze mieściła mi się w głowie.
Byłem w stanie wyobrazić sobie ludzi w dość modnie wyglądających kombinezonach, którzy nadzorują cały ten proces na pokładzie jakiegoś super nowoczesnego statku kosmicznego, popijają sobie przy tym cynamonowe latte z mlekiem sojowym, ale idźmy dalej. Jak powiedziało się A, to trzeba powiedzieć też B. Jeżeli istnieje możliwość pobierania całej energii gwiazdy, to czemu nie pobrać energii z gwiazd całej galaktyki, całego wszechświata, kilku wszechświatów, metaversów i jeszcze z innych dziwniej brzmiących rzeczy? Według oficjalnych statystyk, gdzieś na tym etapie skali można by było umieścić chrześcijańskiego Boga, który kumulując energię chociażby kilku wszechświatów, byłby wtedy w stanie tworzyć nowy. Ale nie zapędzajmy się zbyt mocno. Jak mówi Talmud, gdziekolwiek spojrzysz, tam na pewno coś zobaczysz. Taki na lusterku bocznym nawet niemalże rozpadających się samochodów widnieje informacja, że obiekty znajdują się bliżej niż nam się to tak naprawdę wydaje. I tak samo jest z tego typu rozumowaniem. Nie trzeba być Bogiem chrześcijan z mocą tworzenia nowych wszechświatów, aby być Bogiem w ogóle, w prostszym rozumieniu tego słowa. Co dokładnie przez to rozumiem? Skala Kardaszowa ukazuje nam, że myślenie w kategoriach zdobywania dóbr materialnych we wszechświecie jest tak naprawdę bezsensowne, bo podstawą działania w nim jest energia. Kosmos jest przecież pełen darmowych stacji benzynowych, którym są gwiazdy. Jednak pozostaje nierozwiązany problem odległości, która jest tak wielka, że mierzy się ją w latach świetlnych, a nie kilometrach. Czym jest rok świetlny? To proste. To czas, w którym jednostka światła pokonuje daną odległość przez okres 12 ziemskich miesięcy, czyli jednego roku. Aby to zobrazować, wyobraźcie sobie, że w jedną sekundę jedna cząsteczka światła aż 3 razy okrąża Ziemię. Odległość od Słońca do Ziemi ta sama cząsteczka pokonuje w 7 minut. A jaka jest odległość do najbliższej nam gwiazdy, innej niż Słońce, czyli Alfa Centauri? To aż 2 lata świetlne. Pokonanie drogi z jednego końca naszej galaktyki do drugiego zajmie nam aż 100 tysięcy lat świetlnych, a rozmiar tylko widzialnego wszechświata to aż 93 miliardy lat świetlnych. Czy widzicie tu pewien paradoks? Jakiekolwiek próby myślenia o podróżach międzygwiezdnych na pokładzie ładniejszych bądź brzydszych statków w stylu Star Treka to po prostu moim zdaniem czysta fikcja. Kolumb miałby większe szanse na odkrycie Ameryki płynąc w pław żabką, niż kosmonauci na odbycie jakiejś sensowniejszej podróży po samej Drodze Mlecznej, która jest tylko naszą macierzystą galaktyką. Nawet hibernacja nie stanowi tu rozwiązania. Nie rozwiązuje chociażby problemów psychicznych, nie mówiąc już o masie innych. Jednak wyliczanie ich to również materiał na oddzielny podcast. Wszystko to jednak zmieniła transhumacja, czyli osiągnięcie nieśmiertelności poprzez zgranie ludzkiej świadomości. To tak naprawdę pierwszy krok ludzkości na drodze do owej boskości. I tak naprawdę, cytując pierwszego człowieka na Księżycu, owy mały krok do jakiejkolwiek mowy o zdobywaniu kosmosu i jedyna recepta na problem, o którym wspomniałem na początku, czyli o powiązanie naszego istnienia z cyklem życia gwiazd. Czy dużo nas od tego dzieli? Myślę, że samo przejście nastąpi w przeciągu około 30 lat. Jednak nawet gdyby dokonano tego w przeciągu 100 lat, to i tak nic nie zmienia. Nieśmiertelność zmienia wszystko. Jeśli można pozyskać energię z jednej gwiazdy, to można ją potencjalnie, a nie już czysto teoretycznie, pozyskać już nawet z całej galaktyki. Bo jeżeli miałoby to trwać nawet 1 miliard lat, nie miałaby znaczenia tutaj żadna konkretna data, a raczej efekt jako taki. Boskość jest też wspomnianym rozwiązaniem przy podróżach międzygwiezdnych. Mniej więcej w tym miejscu nauka wchodzi na poziom religii. Zastanawialiście się kiedyś, jak Bóg może być na przykład w dwóch miejscach w jednym czasie. Przy istnieniu ludzi w sposób wirtualny wreszcie nabiera to jakiegokolwiek sensu. Aby to tak naprawdę zobrazować, wyobraźcie sobie, że byt może chociażby się sam skopiować. Oryginał zostaje w miejscu A, kopia natomiast odbywa podróż na odległość nawet 93 miliardów lat świetlnych. Jeśli ustawi sobie jedynie opcję on-off, to podróż zajmie tak naprawdę chwilę i dokona się praktycznie w mgnieniu oka. Spotykając później, w bliżej nieokreślonej przyszłości, swój oryginał, owa kopia natychmiast po prostu by się zaktualizowała.
Jednak czy życie ludzkie warte jest tak naprawdę nieśmiertelności? Moim zdaniem tak. Jest go zawsze za mało. Aby to zobrazować, wyobraźcie sobie, że na Ziemi żyje w tym momencie około 8 miliardów ludzi. Przy transhumanistycznym zdobywaniu kosmosu, tylko w naszej galaktyce każdemu z nich przypadłyby 3 takie układy słoneczne jak nasz. Na poziomie boskim można by było opiekować się nawet 3 takimi rasami jak nasza, praktycznie na zasadzie domowego pupila. Zapytacie dalej, czy nieśmiertelność będzie droga? Myślę, że nie. Cały wiek XX zdominowała z jednej strony disneyizacja, która dotyka praktycznie wszystkich dziedzin życia, powodując, że ładne wcale nie oznacza drogie. Popatrzcie na świat chociażby sztuki. Wyobraźcie sobie, że ludzie są w stanie zapłacić 300 milionów dolarów za praktycznie deskę, przy której stał kiedyś Leonardo da Vinci. Idąc tym tropem, pomyślcie sobie, ile warte by były dziś wspomnienia osoby, która widziała zagładę Pompeju, bądź nawet codzienne życie w starożytnym Babilonie. Wartość takich wspomnień jest praktycznie bezcenna. Dzisiaj portale społecznościowe oferują nam masę możliwości za obracanie naszymi danymi, co tak naprawdę nie wpływa aż tak dobitnie na nasze życie negatywnie, biorąc pod uwagę skalę możliwości i korzyści, jaką czerpiemy chociażby z Facebooka czy Instagrama. Dlatego przyszłość należy tak naprawdę do gwiazd, w której to rasa ludzka poprzez uzyskanie cyfrowej nieśmiertelności świadomości będzie z pewnością ich światłością. Ale to już materiał na zupełnie inny podcast. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, zapraszam do śledzenia dalszych podcastów, do zasubskrybowania mojego profilu na YouTubie oraz do odwiedzenia strony internetowej transhumacja.com. Dziękuję za uwagę.